No siemanu, siemano, moi drodzy, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Judy. No i słuchajcie, jesteśmy na streamku dzisiaj po długiej przerwie z Crasha Bandicoota, dokładnie. Siemaneczko, siemaneczko, jak widzicie ja już jestem w pełni gotowy. W ogóle muszę zobaczyć czemu tam muzyki nie ma, ale ona powinna być też jak zmieniam tutaj co nieco. Czekajcie, czekajcie, zaraz to ogarnę. Poczekajcie, chwila, mała zmiana. O, jest muzyka. Muzyka musi być zawsze w tle. Siemaneczko, słuchajcie, kogo my tutaj mamy? Kertra, Steve, Asyś, Maciek Wałęga, Kuciara, Ines, Lens, kto tu jeszcze? Maciek Wałęga, Asyś, siema.pl, witamy, witamy. Słuchajcie, no trzeba trochę w tym crashu poogarnieć, bo jeszcze dużo jest do zrobienia. Więc lecimy, lecimy, słuchajcie, pamiętacie, ostatnio robiłem Crasha dwójkę, no i w sumie ten Crash dwójeczka, no to dalej, dalej tak właściwie jest. W ogóle czekajcie, czemu mi jakoś tak bardzo, bardzo rozjaśnia tą kamerę, aż za jasno, tu ciemniej trochę musi być. Dobra, jest nieco lepiej, bo było za jasno. Jakub Bayer, Sawiko, witamy, witamy. Czekajcie, i co ja tu mam do zrobienia, to jest dobre pytanie. Kokos, witam. Witam, witam, zobaczymy, słuchajcie, co my tu mamy do zrobienia. Ile to było procent? To jest kluczowe pytanie. Ej, 97%? Ej, naprawdę? Ja miałem taki wynik ostatnio? Kurczę, nawet nie pamiętałem, że mi tak dobrze idzie. A, bo zobaczcie, ja mam wszystkie kolorowe kryształy, tutaj z tego wychodzi. I brakuje mi tylko trzech kryształów. Pytanie tylko, czy dzisiaj się za to zabierać, bo ja szczerze nie pamiętam, gdzie mam niezdobyte. No i czasówki oczywiście, czasówki. Natomiast, czy na przykład nie zacząć Crasha trójeczki? Jeżeli nie będę pamiętał, które, no bo wiecie, no czasóweczki czasóweczkami, to wszystko wymaga czasu. Ej, czy tu mamy kryształ zdobyty? Nie, tu jakiegoś kryształu nie mam, prawda? Ten na górze to jest chyba niezaliczony. Siema Piki, witam serdecznie. Ratera dzisiaj nie będzie, dopiero pod koniec streamka będzie. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. No będzie dobrze, słuchajcie, jak coś to z trójeczką polecimy. Rozumiem, że tutaj jest coś nie zdobyte. Zresztą zaraz zobaczymy. Zobaczymy co i jak to wszystko pójdzie. Siemano, witam, witam raz jeszcze, siemaneczku. O Jezu, jak ja dawno nie grałem. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyjdzie. Czy... co tu... A, bo tu, o Boże, to było, wiem co to było. Już chyba pamiętam. To nie był ten poziom, gdzie musiałem go przechodzić jeszcze tak jakby... dojść do pewnego momentu i potem jeszcze raz go przejść. Ojejku, to nie. Szczerze zastanawiam się, słuchajcie, w takim razie nad Crashem trójką dzisiaj, naprawdę. Bo to będzie... tutaj to mam takie wredne, że tak powiem, poziomy. No, nawet wredne to nawet mało powiedziane, bym rzekł. No, zobaczymy sobie, przypomnę, to jest tak, wiecie, na rozgrzeweczkę tylko. Dlatego to się wskakiwało, prawda? Bodajże tak, dokładnie. Znishator, witam serdecznie. Dobra. O, proszę bardzo, takie dobre ruchy. Muszę przypomnieć sobie ten poziom, bo jeżeli go nie zrobię dzisiaj, a pewnie go nie zrobię, to będę musiał go sobie robić, wiecie. Bo to chyba tutaj, pamiętam, że coś takiego był taki mały problem z tym, że tutaj, wiecie, że okazywało się, że ten poziom trzeba jakoś tak w skomplikowany sposób przechodzić. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, ksątaj, siemaneczko. To był chyba ten wredny poziom. Tak, tak mi się wydaje, ale mówię, mogę się mylić, bo streama z Crasha nie było przeszło miesiąc. Więc no sporo, jak co by tu dużo nie mówić. Więc tak może być. Tak może być, słuchajcie, krótko mówiąc. Ojejku, to są, to te trzeba było z tego bić, tak jest, dobra. No przynajmniej sobie poprzypominam co nieco, ale nie, no myślę, że Crash trójeczka to nie jest głupi pomysł. Co nie? Ale zobaczymy. Ej, nie pamiętam tego, czy tutaj, tak jakby wiecie, a może to nie ten poziom był? Ojejku, nie wiem, za dużo tych poziomów. Zdecydowanie. Za dużo, oj za dużo. Dobra, spokojnie. Tak jest. Oho, ale na tego trzeba, to tego, to trzeba to uważać. Dobra. Ojej, już bałem się, że mnie załatwi. Czy jestem w stanie tam doskoczyć? Nie wiem, chyba.
Zaraz, zaraz, tu gdzieś było takie miejsce, ja chyba to kojarzę. Czy mam plan ograć Mega Mana? Póki co planów nie mam. Jak mam być szczerym, póki co planów nie mam. Co ciekawe, na moim kanale kiedyś pojawił się taki one shot. To chyba stream był wtedy, albo nie, to był odcinek z jakiegoś dema Mega Mana. Ale to było dawno. O, siema Adi. Może stream nie było z niego, ale sam Crash był ostatnio na streamie z Batka. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Można w ten sposób pomyśleć o tym. Dokładnie. No to było wredne. Ale takie rzeczy się dzieją. O kurde, jakim cudem ja nie padłem, to ja nie wiem nawet. To ja nawet nie wiem. Ej, słuchajcie, po takiej przerwie to mi nawet dzisiaj dobrze idzie. Chociaż mówię, wydaje mi się, że... Że to nie jest ten poziom? Że to nie jest ten poziom, którego nie robiłem? Nawet jeżeli nie, no to sobie go zrobię dla rozgrzewki, chociażby po to. Ale wydaje mi się, że to może nie być ten poziom. Kiedy Spyro 3? Prawdopodobnie w przyszłym roku. O Boże, czekajcie. Tu chodzi o to, dobra, to jest jednak ten poziom. Polega on na tym, że musimy iść w prawo, zdobyć wszystkie skrzynki, a potem cofnąć się do ścieżki śmierci. Chyba nie na odwrót. Przynajmniej tak mi się wydaje, że... Albo... Nie, 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 chyba tak, dobrze mówię. Chyba, że przeszedłeś... Tak, przeszedłem, tylko właśnie... Przeszedłem ten poziom z tym, tylko to mówię, to chyba chodzi o to, żeby dojść do końca poziomu normalnie, cofnąć się z powrotem przez te wszystkie przeszkody i pójść jeszcze na czaszkę. Boże, to jest straszne. I nie zginąć oczywiście. Powiedzieliśmy, że nie mam dosyć... FIFA 23, wraca tu w sumie 13, tylko szykowałem wysyłki hurtowe tej gry zarówno Xbox 5, o. Zniszczator, to może mina szykowałeś. Bo ja już też zamawiałem, słuchaj. Taka ciekawostka. Też zamówiłem, wiem, że niektórzy już grają, bo tam jest możliwość, żeby wcześniej grać. Aha, bo to dopiero potem będzie. Ej, naprawdę, powiem wam, że jak na taką przerwę, to mi naprawdę idzie całkiem fajnie. Ale wiem, że ten poziom, on ma w sobie... Takie coś wrednego i tego nie zrobię na pewno. Opluted? Jakie opluted? A siemano macie, nie zauważyłem. Siemaneczku, siemaneczku. Lucario, witam serdecznie. Dzisiaj zrobiłem sobie tatuaż ze smokami Daenerys Targaryen. O proszę. O proszę, ciekawie. Ej, dobra, czyli teraz tu idziemy. Na bonus. Jezu, jakie to jest straszne, słuchajcie. Ten poziom to jest w ogóle wymyślał jakiś... A ja wiem, że ja tego nie zrobię. Ale może właśnie taka motywacja, że tego nie zrobię. To będzie najlepsze, co może być i dzięki temu się ogarnę i zrobię. Tak, jasne, wmawiaj sobie taki blef. Nawet nie ma co marzyć o tym. O Jezu, dobra. Już mnie to boli. Okej. A jak to się przechodziło? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zaraz zobaczymy. Wiesz co, Karol? Nie wiem. Szczerze nie planuję na razie streama z Batmana. Bardziej myślę o porobieniu sobie samemu parę rzeczy, no ale zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Nie będę obiecywał, jak... nie wiem. Czy ja teraz muszę się cofnąć specjalnie? Ej, chyba tak. O Boże, ale to jest straszne. Wow! Okej, to było 200 IQ. Tak, bo ja muszę się cofnąć, żeby rozwalić te pierwsze, ale jeżeli pamięć mnie nie myli, to na bonusie mogę ginąć. Międzynarodowy transport to dzisiaj nic nie poszło. A, no widzisz, czyli lipa, czyli nie dla mnie. Tak, bo ja będę musiał tu rozbić. Ej, chyba w bonusie mogę ginąć. Weźcie mi powiedzcie. Tak, dla pewności, żebym się nie pomylił, jeżeli wiecie. Ale wydaje mi się, że to, że tutaj zginąłem, to mi nic nie psuje. O, siema Arminex. Arminex, a jaka jest, powiedz, jakoś na crashu? Powiedz, czy tutaj jest, czy tu jest w miarę dobra. A, teraz nie mam tych skrzynek z nitro do rozwalenia, okej. O Mario Rabbit Kingdom Battle w październiku. Ja nie ograłem jeszcze pierwszej części, którą mam na półce, co ciekawe. Więc na razie nie planuję tej nowej. Kiedyś ogram pierwszą, a potem dopiero będę myśleć o drugiej. Na tej zasadzie. Przepraszam, a jak ja mam się cofnąć do tego? Przecież nie przeskoczę aż tak daleko. Ej, dobra, słuchajcie, rozkmina dnia. Ajajaj, nie tak miało być. Ej, masakra, nie wiem.
Nie wiem, szczerze nie jestem do końca przekonany, jak oni sobie to wyobrażają. Wolfelf, siemaneczko. Jak to sobie ktoś wyobraża, to niby rozwalam. No, tutaj szybciej w ten sposób, że w sensie, że jak ja się wrócę. A może nie powinienem niszczyć tych skrzynek? Nie, no przecież to bez sensu, to nie da rady. A może właśnie... Tak, słuchajcie, dobra. Chyba wiem. Znaczy, nie wiem. No nawet, stara gra wiadomo, lepsza nie będzie. Nie jest, chyba tragedii nie ma. Dobra, słuchajcie, jak coś to nie będę niszczył skrzynek, zobaczymy. Ja tam już... Albo ja będę musiał potem jeszcze raz przejść. Jezu, kto to wymyślał? Zobaczymy, słuchajcie, czy się uda. No tutaj jak widzicie... A, no i po co ja wracałem? Tu jakby wszystko rozkminiłem do tego momentu. Jasne, fajnie. Wow, i znowu nie skoczyłem. Nie, i tu się nie uda. Ojejku, jakoś nie mogę skoczyć. Czekajcie, sam... Okej. Nie niszczy. No wydaje mi się, że właśnie nie można niszczyć. Tak mi się wydaje. Dobra, mamy rozkminę. Mam rozkminę, jak to zrobić, więc trzymajcie kciuki. No tutaj to niszczyć to trzeba, wiadomo. Wiadoma sprawa. Natomiast mam rozkminę, żeby tylko raz skoczyć na tamtą skrzyneczkę. Dobra, czekajcie. O, bo potem jak mogę już tylko raz w nią skoczyć. I może to jest klucz do sukcesu, wiecie? Może okazać się, że o to chodzi. Dobra. Chwila prawdy. O Boże, jakoś chciałem skoczyć śmiesznie i nie wyszło. Nie wiem, to jest, słuchajcie, głupie naprawdę, żeby nawet bonus zrobić głupi. No to już jest drobna przesada. Ale dobra, będziemy się bawić. Jak mało zrobię dzisiaj, to zrobię jeszcze jednego streama w tym tygodniu z Crasha, a czemu by nie? Dobra, no bo w to ja muszę niestety. Wow, dałem radę, okej. Okay. Skucaka i skok w bok. No nie wiem, czy się uda, wiecie. Ale w sensie, że i tak chyba trzeba się odbić od tamtej. Poszło więcej tej FIFA 23, bo pakowane było na 6 stanowiskach, a wiem, do końca tego nie, pewnie jeszcze będzie eksport. No, pewnie tak. A i dlaczego te donate takie małe? Ascyses 160. Co to się dzieje? 3 złote. W końcu trasz modlitwa innosa pomogła, chwała wspaniałemu Judiemu Bajskocha Maguche 3. Moi drodzy, cóż to za wyznania? Cóż to za wyznania? Czy ja o czymś nie wiem, słuchajcie? O mój Boże, jak ja nie zginąłem, to ja nie wiem. Cóż tu się dzieje? Czekajcie, a myślicie, że jestem w stanie się odbić od tego tak jakoś tak normalnie? No nie wiem. Teraz zobaczymy. Wow! Amazing! Moi drodzy, amazing! Zrobiłem to, ale znając życie, zaraz jeszcze zepsuję coś. Ale widzicie, już wiem, o co chodzi w tym bonusie, chociaż... Chociaż tyle. Masakra, tak na styk. Na styk wszystko zrobione. Ojejku, albym to zepsuł. Dobra, gry i vlogi, witam serdecznie. Boże, ja tu coś zepsuję, zobaczycie. Wow, nie wierzę, zrobiłem. Oczywiście wszystkich skrzynek nie ma, bo to są nitro, więc je zniszczymy teoretycznie na końcu. A ten poziom to jest koszmar. To jest koszmar, który aż nie chce mi się wierzyć, że jest do zrobienia. Naprawdę, słuchajcie, tak szczerze. O Jezu, to jest straszne. No i właśnie zepsułem cały poziom. Całe moje, słuchajcie, rozkminy poszły na nic. Bo zginąłem, więc ścieżka śmierci jest już niestety... Już jej chyba nie ma. Bo to, że ją przeszedłem, jakby doszedłem do niej bez śmierci, to chyba i tak ją anuluje, prawda? Tak czułem, bo straciłem maskę na bonusie i to był największy błąd. Uchiha, siemaneczko, weźcie mi, tylko poinformujcie, czy według was również zaprzepaściłem wszystko. Ale wydaje mi się, że niestety tak i trzeba jeszcze raz. Nie no, ja myślę, że dzisiaj Crash trójeczka, wiecie? Tak przynajmniej sobie odpocznę, a potem jak się rozgrzeję na Crashu trójeczce, to sobie dokończymy Crasha dwójeczkę. Trzeba podchodzić do tego racjonalnie.
Crash 3, no tak, słuchajcie, Crash 3, nie no, rzeczywiście, bo tutaj nie można zginąć, zginąłem, no to lipa. Jeszcze raz, nie, Ines, wiesz co, to jest poziom, który wydaje mi się, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten poziom, to ja zrobię, oczywiście, ale zrobimy go raczej na tych, poza streamem po prostu. Bo to jest za dużo roboty i tu w sumie stracimy, okaże się godziny i nic nie zrobię. Jeszcze sobie zobaczę parę poziomów, w których jest coś niezrobione. Na przykład zobaczcie, tutaj są dwa kryształy do zdobycia. Cold Hard Crush. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Przynajmniej sobie zobaczę, o co tu chodzi. A, może też tak być zniszczator, może tak być. Czekajcie, co to za poziom? O jasna cholera. Co to za poziom? A ten poziom to ja też chyba robiłem. I też nie, to teraz widzę, że mi zostały takie same, wiecie, najmocniejsze poziomy. Tak, tylko o co chodziło? Bo tu nie chodziło chyba o zdobycie samych wszystkich skrzynek. Tylko o coś innego. Tak. Kurczę, ej, o co chodziło w tym poziomie? Przypomnijcie mi. Bo jego też robiłem parę razy. Tylko nie pamiętam, o co chodziło, że ja się w końcu wycofałem. No nie wiem, nie wiem. Coś tu było do zrobienia. Ale co? Tutaj, a, bo tutaj też bez śmierci chyba do któregoś momentu. Tak, ten poziom to też jest złom. Jak wejdziesz na ścieżkę śmierci i na niej nie zginiesz, to możesz przechodzić poziom normalnie. Tak, tylko że ja potem nie mogę się cofnąć, jeżeli dobrze pamiętam. I to właśnie tym jest problem, że trzeba najpierw przejść do końca i na końcu zrobić ścieżkę śmierci, a wcześniej jej nie aktywować. Też chyba ścieżka śmierci. No chyba tak. No nie, no naprawdę? Naprawdę straciłem maskę w taki żałosny sposób? Cudownie. Wow. To, że tutaj nie padłem, to jakiś absolutny cud. Ale okej. Okej, już maski nie mam, więc jest straszna lipa. Ojejku, jejku, te poziomy to w ogóle, słuchajcie, straszna rzecz w tym crashu. Oj, straszna rzecz. O Jezu, tu jest to, dobra. No, uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Dobra, okej, nie, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj Crash trójeczkę. Na te poziomy jeszcze przyjdzie czas. Pamiętam, że zostały mi tylko te głupie poziomy. Ale to dobrze, słuchajcie, to dobrze, bo przynajmniej sobie zaczniemy Crasha trójeczkę i zobaczymy, ile tam mi procent brakuje, bo w trójeczce też jest dużo roboty. Taka prawda. Ale okej, przekonajmy się. Bo na pewno wiecie, Crasha trójkę ogólnie przeszedłem. Co to za informacja? Już się przestraszyłem przez chwilę. Przestraszyłem się, o co chodzi. No, zobaczymy. Ale ogólnie chyba z tego co wiem, to najgorsze jest właśnie zrobienie platyny w Crashu dwójce. MediaMarkt, więc jak będziesz kupować tam drobny sprzęt do komputera, to jest duża szansa, że pakowałem. O, no widzisz. Ej, czekajcie, co to było? O Jezu, 8 na 47. Naprawdę? I żadnego kolorowego klejnotu? Ojej. Ej, no nie powiem, nie powiem. Tu jestem trochę zawiedziony. Naprawdę słabo mi szło w tym. Ojejku. Dobra, jak tu się wycofywało? Ej, nie pamiętam, powiem wam szczerze, za bardzo tego. A, dobra, już teraz kojarzę. Już teraz mniej więcej kojarzę, o co chodzi. Możemy wejść w interakcję? A, nie, już tutaj przygody. A co to za stream z Crasha, gdy ja w pracy jestem? No widzisz, Rader, no ja dzisiaj akurat później nie będę miał tyle czasu, niestety. O, siema, Jolka. Trzeba dojść na ścieżkę śmierci i tam trzeba na końcu się zatrzymać, rozwalić skrzynkę z wykrzyknikiem, zatrzymać się przed przepaścią i się wrócić. No właśnie. Aha, no to na tej zasadzie. Okej. Kurczę, ciężkie rzeczy. Nawet jak umrzesz poza nim. No, będę musiał sobie, wiecie, to obczaić. Od którego to się poziomu zaczynało? Nie wiem, zacznę od tego. Chyba od tych. Słuchajcie, jak? Ja w ogóle nie pamiętam, słuchajcie, tego, jak to działało. Naprawdę, ej, zaraz, tutaj jest, że jest kryształ. Muszę przypomnieć sobie, jak to wygląda. Nie, ja. Nie, zaraz, zaraz, zaraz. Na dole pokazuję, co ja zdobyłem. Tak.
A na górze to jest to, co mogę zdobyć? Ej, naprawdę, nie pamiętam kompletnie, jak przechodziło się, jak w ogóle przechodziłem. O, na przykład, a dobra, tutaj jest, że zdobyłem chyba klejnot, bo jest na dole. Czy jutro coś wleci na główny kanał? Tak, jutro będą temtemem. To jest bosik, tak, czyli jak jest, słuchajcie, klejnot tak jakby na górze, to znaczy, że jest niezdobyty, tak samo jak ten krzyż. Dobra. A powiem ci, znisza to, że ostatnio akurat w MediaMarkt rzadko jestem. Ale może kiedyś. A kiedyś byłem częściej, zdecydowanie. Dobra, i teraz rozumiem, że jak to aktywowałem, to muszę wejść. Dobra, okej, okay, ej, naprawdę, kompletnie nie pamiętam Crasha Trójki. Nic a nic. Coco, if you have already retrieved a level o, siema, no pokard, witam. Dobra, zaraz się przekonamy. O co tu biega? Boże, człowiek nic nie pamięta. A jak zobaczyć... A, 42. Czas. Taka ładna muzyczka przynajmniej tutaj jest. Ale powiem wam taką ciekawostkę, że teraz jak mam ten nowy monitor, to powiem wam, że ta gra wygląda jeszcze ładniej. Naprawdę, Crash sam w sobie wygląda ładnie, ale teraz ten główny mój monitor, który był, teraz służy mi do podglądu. I tam widać, jaka jest znacznie słabsza jakość w porównaniu do tego, co jest. Naprawdę, fajnie się teraz gram. Porządnie bym powiedział, porządnie. Okej. Czyli tu pewnie trzeba zdobyć wszystkie skrzyneczki i dostanę wtedy to, co potrzebuję. A właśnie, tu jest bazooka, o kurde, dlatego to jest łatwiejsze w sumie. O jacie. A, tylko że wtedy łumpy stracę, co nie? To chyba na tej zasadzie, tak. Nie, tracę czy nie tracę? A, chyba checkpointa nie mogę rozwalić. Rozumiem. O, jeleń, witam serdecznie. Po tym poziomie, poziom 9, tomb time, po klejnot kolorowy. Okej. A, tu w ogóle... A, to na tej... O kurde! To przyspieszało, nawet nie pamiętam. Ej, dobra, muszę sobie przypomnieć tę grę. Ale fajnie, że mogę, wiecie, przeciwników eliminować. Mogę? Chyba zadziałało. Nie wiem, ale ta bazooka to wydaje się być takie fajnym ułatwieniem. Zaraz zobaczymy. A ten rycerz? Nie, no dobra, życie jest łatwiejsze. Życie jest łatwiejsze, o Arminex wiadomo, no wiadomo, ale naprawdę, kurczę, tak jakoś przyjemnie mi się gra. O, bonusik, proszę bardzo. Masz super kręciołek, bazooka, podwójny skok. Aha. Kurczę, dobra, no to naprawdę, nie dziwię się, że wtedy przejście tego Crasha jest łatwiejsze. Zobaczmy. A rzeczywiście mamy podwójny skok, lol. Lol. Dobra, okej. To mi się podoba. Teraz to nawet dałbym radę tutaj doskoczyć, słuchajcie, bez tych skrzynek, tylko na podwójnym skoku, tak naprawdę. No fajne, kurczę, fajne. Ciśniemy. Ej, a pamiętacie, ile miałem procent tej gry? O, 7 na 7, dobra. No to jest dopiero trudny bonus. Jak za szybko przyspieszę, to się zamieni w żadną skrzynkę i nie zbierzesz. A, dobrze wiedzieć. To ważna wiadomość. No dobra, to... A czekajcie, jak mamy jakiegoś... Mówiliście, że tak, mamy... No podwójny skok mamy. Bazookę kumam. Jest. A jest jakiś, nie wiem... Super szybki bieg, czy coś w tym stylu? Bo to chyba było coś takiego, że powinniśmy szybciej biegać. Tylko nie wiem, na który. Dobra, na razie nie będę się tym interesował. Czemu bazuki nie możesz wyciągnąć? Nie, no z bazuką to od razu życie prostsze, życie łatwiejsze, życie fajniejsze. Szanuję. O, siema Lazar. Witam serdecznie, siemaneczko. Nie no, moi drodzy, tak, teraz ja sobie pożyję. W luksusie. Dokładnie. Pokonałeś korteksa, tylko masz bazookę. No to kojarzę dlaczego. Co i jak. No dobra, mi paść, tylko czasówki to i tak trzeba będzie, wiecie, na pełnej szybkości robić. Aż sobie spróbowałbym czasówkę, ale ten szybki bieg. 37% gry było, okej. Okej, 37%, no to... Mało. Bez wątpienia. Masakra, teraz zamiast mimo tego, że są łatwi do rozwalania, to i tak cisnę w taki sposób. O nie, szybko! No, moi drodzy, kryształ. Cudownie. Możliwe, zniszczator, możliwe.
Ej, no słuchajcie, ładnie. No i pierwszy klejnocik. I o to chodzi. O, ja tu nie robiłem save'ów normalnych. Lol, 39%, już 2%, czyli co? Jeden klejnot, 2%. Easy peasy lemon squeezy. Dobra, w dwójeczce jak wygląda sprawa? Jest klejnot. Ej, a wiecie co? Poczekajmy. Tylko ja się zastanawiam. O, patrzę, witam. Wejdźmy jeszcze raz do tego poziomu. Bo wydaje mi się, że tutaj powinniśmy mieć to przyspieszenie, co nie? Nawet bym spróbował czasówkę zrobić, ale... Tak, jak to w ogóle działa? Ale... A, ja szybciej biegam w ten sposób. Dobra, czyli R2. Dobra, słuchajcie, ciśniemy. Zobaczymy, tak z czystej ciekawości. Jak tu jest, jak tu wygląda? A tu nie ma skrzynek, które dodają coś? Ej, chyba nie. A nie, są, przepraszam. Są. Aż z ciekawości zobaczę, jaki będę miał czas, tak wiecie, po jednym przejściu sobie. Oczywiście będzie pewnie mega żałosny. Wow. Kurde, no teraz to już na pewno będzie żałosny. Okej. Tak naprawdę to nie powinienem tracić czasu na maski i tym podobne. O kurde, tutaj ile. Dobra, szybko. Każda sekunda na wagę złota tak naprawdę. Dobra, szybciej. Chyba mnie nie trafi. Dobra, nie trafił mnie. Masakra, dobra, ciśniemy. No z tym biegiem to może być w sumie ciekawie. No i co? No i dotarliśmy. No i ciekaw jestem, czy dostanę co. Złoty mi wystarczy, słuchajcie. Wiecie o tym? Złoty wystarcza. Aha, dałem jakąś ksywkę ABC, ale okej. Złoty już chyba wystarcza do platyny. Zresztą znalazłem pracę, także liczę na... O, no proszę, porządnie. Ej, no słuchajcie, już mam teoretycznie ten, który uprawnia do platyny. No bo złoto uprawniało. No bo mamy te srebrne chyba, platynowe, znaczy złote i te takie, te nie wiem, no to może to są platynowe, nie wiem. W każdym razie, fajnie, a to procent też mi daje? Miałem 30, tak, to daje, znowu czasówka daje mi 1%. Ej, no super. Spoko, rozumiem, na razie Lazar, na razie. Dzisiaj mu rekord pokazać prawie 300 gier FIFA. No, no widzisz, to z Czech. Czy będę grał w The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Będę, na pewno. Spokojnie. Nie no, słuchajcie, fajnie. Ale zaraz, czekajcie. A może zanim pójdziemy tam na jakiś poziom na kolorowy klejnot? Chociaż nie, dobra, może chodźmy. Czyli co, dziewiątkę tam była polecana, żeby iść na poziom numer 9. To dziewiątka to chyba tutaj będzie. Tak, bo one są w ten sposób oznaczone. A, bo tu dwa kryształy, okej. Dobra, zobaczymy. Ej, ale fajnie. Dobra, no mówię, ja nie liczę, słuchajcie, na najlepsze wyniki na świecie. Ta platyna mi wystarczy. O, 95. Ojej, przecież ja mogę strzelać. Dobra. Tutaj mamy jakieś egipskie ciemności. Zobaczymy, co nas czeka tutaj interesującego. I muszę o tym podwójnie... Ojej. Panie aligator. Spokój, żeś się pan. A, i to się chyba zamyka po jakiejś chwili, jak dobrze pamiętam. Coś takiego. A, że przez chwilę się unoszę, jak dam kręciołka. Tak? A, coś takiego. No dobra, okej, nie wiem, będziemy myśleć, jak to działa wszystko. O, i pięknie, i ładnie, i super. A tutaj to co, coś tu się działo? Ło! Cholera, dobra, tamte się zapadają. Dobrze wiedzieć. Dobrze, że już wiem. Dobrze. Ale fajnie. Widzicie, czasówki może też będziemy robić od razu, jeżeli... Znaczy, no wiadomo, tamta była pierwsza i łatwa. No, różnie to może być. Oczywiście, różnie. I, no nie, no teraz to nawet te TNT, to słuchajcie, wymija. A właśnie, przecież ja muszę TNT naciskać. O Jezu, zapomniałem. Ojejku, zapominam najprostszych rzeczy, widzę. Raz, dwa, trzy. Ideolo. Okej. Dobra. Ej, nie, coś... O kurde. O, no teraz to... Nie, no teraz to banał. Inaczej tego nie nazwę. Super.
Ja już pamiętam, dlaczego ja nie robiłem tutaj tego trzeciego crasha tak, wiecie, dokładnie. Bo chyba mówiliście, że właśnie będzie łatwiej potem, jak już będziemy mieć wszystko. Kiedy ciąg dalszego tika? No jeszcze w tym tygodniu myślę. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, tylko jutro streama nie będzie, od razu uprzedzam, moi drodzy. Ojej, tu łatwo spaść. Bo jutro jadę sobie trochę poćwiczyć, więc wiecie, jak to jest. Cholera. Mogę to rozwalić? No, po co ja się będę trudził? O, małpa. Czemu nie mogę jej załatwić? Halo, małpo. A, bo małpie nie mogę nic zrobić ogólnie. Okej, okay, a tamtego pana faraona to mogę zlikwidować? Easy, easy, easy. Aż przyjemnie będzie się robiło, słuchajcie. A co ja aktywowałem tym? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. A już połowa skrzynek zabrana. O kurde, nie wiedziałem, że tu strzałki będą, masakra. Okej. Okay. Czy nagram kiedyś GTA 5? GTA 5 było nagrywane, ale nie ma już na kanale. Ale ogólnie GTA były nagrywane różne. Więc wiecie, może na szóstkę poczekamy. Kiedyś chyba wyjdzie. Hehe. No dobra, gdzie najpierw iść? Pytanie kluczowe, nie mam pojęcia. Też jutro idę, o. Ale jaki trening? Jaki trening, Arminek? W sensie siłka, czy co? To było słabe, okej, ale tu mogę ginąć na szczęście, Boże, nie wiem jak ja spadłem. Dlaczego nie mogłem pozrobić podwójnego skoku? Ej, dobra, czekajcie, coś dziwnego się dzieje. Nie no, mogę. Tylko że tu na razie nie przejdę, bo nie mam kolorowego kryształu. A, czyli co, okaże się zaraz, że ja nie zrobię wcale tego poziomu na 100%, bo nie mam kryształu kolorowego. Nie wiem. Będą drugie zmiany, nie będzie czasu do nadrobienia. Rozumiem. Ej, no co? Ten podwójny skok nie zawsze działa. Siłka typowo. A, no widzisz, ja to znowu siłkę to... Ej, no słuchajcie, ten skok głupi nie działa. Nie wiem, to trzeba szybciej skakać chyba. Tak, to chyba trzeba od razu skakać, tak jakby nie czekać tam... O, na tej zasadzie, dobra, straciłem mnóstwo żyć. Trochę zepsułem, no ale okej. Czyli ja chyba nie zrobię tego. To co wy mi tutaj za info dajecie? Okaże się, że zaraz będzie wszystko nie tak. Okej. Okaże się, że nie zrobię tego poziomu i może w ogóle, no bo nie będzie wszystkiego. Poziom numer 13 ma ten klejnot. To co, Balder, dajesz fake info, mówisz? No, zobaczymy, może. Może się uda jeszcze, nie wiem. Nie wiem, jak to działa do końca. Wow. Ale zobaczymy. O Jezu, co tu się dzieje? O, okej. No nie! Nie, ja mam jeszcze życie chociaż jedno, no super. Kurde, czekajcie, to trzeba inaczej. Dobra. Ojejku, żeby mi tylko na głowę nie spadło. Masakra. O, rozwaliłem jakąś skrzynkę. A tu na pewno nic więcej nie ma? Nie wiem, nie. Ojejku, ślizgam się. Czyli mówicie, że to nie ma sensu i tak. Że i tak tego nie zrobię. To lipa. Zobaczymy, na czym to w ogóle polega. O, to było dobre. No i widzicie, no i nic nie mamy. No i niestety, poziom ukończony, ale cóż z tego, niestety. A właśnie, bazuką mogę strzelać, to racja. No, czyli lipa, dupa i w ogóle słabo. Wiecie co, ja to chyba... Zamiast tu się was słuchać, to ja sobie pójdę i będę robić po kolei. Zobaczymy. To będzie coś, czuję, bardziej skuteczne. Więc zróbmy Under Pressure. Zobaczymy na czym to polega. A to jest jakiś wodny świat, a ja takich nie lubię, ale zobaczymy, co się dzieje. Przekonamy się. Ale wodne światy to takie denerwujące. A mam bazukę? A, w wodnym świecie nie mam bazuki. Ani innych przydatnych rzeczy. Ile tu jest skrzynek? Ojejku, też dużo. Też całkiem sporo.
Okej. Okay. No te wodne światy, to ja się nie dziwię, to tak potrafią... Ujej. Co mam zrobić, żeby go rozwalić? Chyba nic, chyba muszę po prostu go uniknąć. Prawdopodobnie. Wziąłem się za Pokémon Rejuvenation? O, no proszę, proszę. To dobrze. Okej. Dobra, dobrze. Oho. Tutaj jakieś... Jak to one się nazywają? Te węgorze elektryczne chyba. Czy nie wiem, czy są elektryczne. Ale węgorzem. Jezu, ale nie lubię takich poziomów, bo tutaj jeszcze nawet bazuki nie ma innych. Ja się boję czasówek w takim czymś. Wiecie, no tutaj to czasówka to będzie pewnie koszmar. Zapewne. O. Ile mamy? 23, no to tragedii nie ma. Coś tu zbieramy, jak widać. Coś tu zbieramy, zobaczymy. O, tutaj dwie. Tu całkiem sporo. Dobra, o, żyćka się przydają. Dobra, mamy kole... A, zaraz, tu chyba tego muszę użyć. Czekajcie, a tym się nie przyspieszało jakoś? A nie, to strzelało. O kurde, dobry. Podoba mi się. Żeby poznać całą fabułę Gothic Knights, będziesz musiał przejść grę 4 razy. Znaczy, no domyślam się, znaczy nie słyszałem o tym, ale domyślam się, że właśnie zależnie pewnie... O, patrzcie, jak łatwo pominąć. Że tam każda postać będzie miała... Nic nie pominęłem na pewno? Chyba nie. Jakieś tam specjalne zakończenie. Jak się nadmucha ryba, to nie atakuje, jak się zmniejszy, to wtedy... Aha, w tej zasadzie, no spoko. Spoko, na razie... Na razie, słuchajcie, strzelamy na dystans. Wszystko rozwalam, jak leci. O, miny nawet mogę rozwalić. Te wodne. Super, a tu pewnie będę to tracił. Oho, dokładnie. Kurczę, oberwałem, ale to było słabe. O, szybko. Wow. Ojejku. Dobra, bo ja już nie mam maski. Przydałby się checkpoint. O, węgorz. Jejku. To tak, żebyś w minę nie walił się dobrze. Regionalna forma Quillfisha, no. Nawet pasuje. O, mamy znowu tą maszynerię. O, patrzcie, jakie te skrzynki są schowane. Masakra. Dobra, strzelaj. Teoretycznie niedużo nam zostało. Ale to tylko w teorii, co nie? A pewnie się okaże, że coś ominąłem. Zawsze tak jest. Zawsze jest, że coś ominę. Oho, proszę bardzo, leżysz. Tutaj kolejne skrzyneczki, to życie. Dobra, słuchajcie, niedużo już, naprawdę niedużo. Ja już liczę na to, że tym skuterkiem pojadę do samego końca. Nie, no, dwie skrzynki zostały, boję się, że coś zostało ominięte. Nie wierzę, ominąłem, naprawdę ominąłem. Ale boję się, że gdzieś wcześniej ominąłem. No bo tutaj to raczej wątpliwe, no bo tu już rozwalałem wszystko jak leci. Ajajajajajajajaj, dwie skrzyneczki gdzieś ominięte, ale niby gdzie? Ciekawe, jak bardzo mogę wrócić, ale... Tu już chyba mogę jeszcze wracać? Nie, tu już chyba nie mogę wrócić. Tak, tu już nie mogę wrócić niestety, moi drodzy. W koralowcu ominąłem, ale gdzieś wcześniej, później... Dobra, słuchajcie, zrobimy wyjście i jeszcze raz spróbujemy. Muszę dobrze patrzeć. Bo ten poziom nie jest taki zły, wbrew pozorom. Nie jest taki zły do przejścia, natomiast no... Trzeba dobrze patrzeć, bo tutaj łatwo ominąć, naprawdę bardzo łatwo ominąć. Dobra, czyli tak, od samego początku. No tutaj wszystko widzimy. Ojej, tylko wrekinka nie walni. Czekajcie, tutaj są te jakieś koralowce różne. Ale nie, no w tym na przykład nie ma. No widać, że nic tutaj się nie kryje. Okej. Rozwalamy tu, dobrze. Okej, no tutaj nic nie ma. Czyli no tutaj są te dwie. No jakby tu wszystko ogarnąłem. Jasne, spoko. Tu nie ma nic na pewno. Nie ma. Wszystko się w miarę zgadza. Dobra, tu... Oho, tutaj ta jedna chciała mi zniknąć, ale nie ma tak.
Nie ma tak dobrze. No tutaj są cztery ukryte. No to właśnie to jest ten poziom taki, że dużo łatwo, wiecie, łatwo coś ominąć, bo te skrzynki w takich głupich miejscach są. Patrycja, witam serdecznie. Dobra, jest checkpoint. Tutaj nic nie zostało. A czekajcie, tutaj nie było na przykład, że... Nie no, tą skrzynkę rozwaliłem ostatnio też, jeżeli dobrze pamiętam. Tam była jedna, tu dwie, tu trzy. Tutaj... No co do rozwalenia, to rozwalone. Przynajmniej żyć trochę zdobędziemy na tym poziomie. No i co? Ile mamy już? 34. Dawaj, 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 rozwalaj jak leci. Oho, ta jedna już by chciała się przemienić. Nie ma tak dobrze. Tutaj. Tu są poukrywane. Poziom trzeci jest tygryskiem? O, to zrobimy może. Może się uda. Byłoby fajnie. Dobra, jak tam? 56. Widzicie, strzelam już tutaj przy ziemi, żeby no nic nie ominąć po prostu. Dobra, kolejne życie wleciało. No na razie nic nie ominąłem, no przynajmniej z tego co widzę. Dobra, poczekajmy chwileczkę, bo tutaj w takich miejscach też łatwo oberwać. A tego oczywiście nie chcemy. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra, mamy to. Tu nic nie było. Tylko te chcą mnie złapać. Ej, nie, no na pewno nic nie ominąłem. Nie ma takiej opcji. Dobra, o, i tutaj widzicie? Tu już jest łatwe do ominięcia. Dobra, minę też rozwal, tak nie wiem po co, ale rozwal. Strzelaj, 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 strzelaj. Dobra, w rekinka też strzelaj. Nie no, już się słuchajcie, boję. Już się boję po prostu. Jezu, wszystkie mamy, dobrze, wszystkie mamy, moi drodzy, kolejny klejnocik wleciał. Super. Uff, dobrze jest, dobrze jest. Możemy więc odhaczyć kolejny poziom. Pięknie. Jest moc i siła. O to chodzi. A drugi nie wiesz kiedy. Dobra, no najważniejsze, że już mamy wszystkie. Tak, to jest ten poziom. Dobra, słuchajcie, robimy go. Nawet czasówkę można spróbować zrobić od razu. No zobaczymy. O Jezu, te poziomy są straszne, wiecie o tym. Ojejku, tygrysek! Ile tu jest do zdobycia? I tu nie gramy, no tak, 51. Ojejku, ojejku. Te poziomy są bardzo z jednej strony przyjemne, a z drugiej straszne. Się dało przyspieszać jakoś? Ojej. Dobra, okej, na razie... Aha, dobra, tutaj skaczemy na tym. Jest checkpoint, cudownie. Okej, na razie... Na razie jest dobrze. Powiedzmy. Ło! Nie! No i dupa. A może zginę specjalnie? Czekajcie, specjalnie zginę. Bo ominąłem niestety. Ja tu mogę ginąć, więc w sumie easy. Dobra, no właśnie, o tym mówiłem, że w takich poziomach łatwo ominąć czasami jakąś jedną lub dwie skrzyneczki. No ale to tym razem, o pięknie, tym razem wiedziałem czego się spodziewać, nic nie ominąłem. Dobra, to był niezły fart. No, dobra, muszę zginąć, bo znowu, no nie wierzę. L1 lub R2. A rzeczywiście, przyspieszamy, słuchajcie, już widzę. Jest przyspieszeniem, ale przyspieszenie to na czasówce będziemy kombinować. Na razie nie bawmy się w to tak właściwie, no bo w sumie nie ma jakiejś większej potrzeby. To trzeba na razie przejść, prawda? Tylko tyle tak właściwie. Jak tam? Dobra, jest checkpoint, super. Oj, dobra, ominąłem. Jeszcze raz, one more. No i znowu ominąłem. Ja może tam nie muszę skakać w ogóle przy tych smokach. Ej, wiecie co, zaczynam myśleć, że nie muszę skakać, no bo one chyba jakoś tak wyżej... Tak, one wyżej są i nie musiałem wcale skakać, super. Dobrze wiedzieć. O, ale tutaj to już chyba... Nie, tu nie trzeba, dobra. Trzeba się rozglądać, gdzie trzeba skoczyć, a gdzie nie trzeba skoczyć. Ej, dajcie checkpoint, dobra, jest checkpoint, super, cudownie. Dobra, Ajajajajaj.
Na przyspieszeniu możesz beczki niszczyć. Aha. Dobrze wiedzieć. Dobra, udało się. Jakoś. Jakoś. Ło! Dobra. Ej, dajcie checkpointa, proszę, gro, daj checkpointa. Czy ja proszę aż o tak wiele? Zwykły checkpoint, a nie, to już jest... Skrzynie, ale jedną skrzynię, słuchajcie, ale tych skrzyni jeszcze trzy było łącznie. Ej, czekajcie, specjalnie sobie powtórzę teraz, zginę, żeby zobaczyć tą jedną przynajmniej skrzynię. Ej, nie wiem, gdzie ominąłem niby. Czekajcie, czyli tak, tutaj jakby wszystko ogarniam, wszystko wiem. Tutaj są te. Ej, ona... A jak ja tam mam się dostać? Ej, czekajcie, specjalnie spadnę, jak ja mam się tam dostać, bo nie wiem. A to trzeba się chyba wybić jakoś od tamtego. Kurde, ej, no super, dobra, czekajcie, okej, muszę się nauczyć, na czym to polegam. Siemka Winona, witam, bo nie wiem. Szczerze mówiąc, do końca nie wiem, jak tam się, bo to trzeba było chyba wybić się od tego, co tam otwiera to. No i... No ale wtedy tych nie zrobię. No nie. Masakra. Dziękuję. Proszę nie rozpraszać. Na tę deskę wskocz. Tak, tylko że ja muszę się nauczyć skakać, bo nie wiem jak dokładnie. A potem będę musiał się jakoś cofnąć, prawdopodobnie. Zobaczymy. O! A gdzie tam była skrzynka? Tam życie zdobyłem. Ej, a tam było tylko życie chyba, a nie skrzynka. Nie, ja tam niepotrzebnie, słuchajcie, wchodziłem w ogóle. Bo tam jest tylko życie, na to wychodzi. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Dobra, zrobimy jeszcze raz ten poziom. Będziemy kombinować, ale... Ale to nie takie proste wcale. No pomyślimy. Dobra, trzeba od początku działać i myśleć, jak, co i jak. No bo jak pójdę górą, to ominę skrzynki na dole, a wiecie, no nie mogę się potem cofnąć. Dobra, czyli tak, na początku nie ma nic do zdobycia. Dobra, okej. Czyli się dokładnie, krótko mówiąc, rozglądajmy. No dobra, tutaj na razie jest git. No początek jest łatwym. Łatwo coś się pomylić, ale okej, no teraz jest tutaj wszystko jak należy. Dobra, jest smoczek oczywiście. A może, nie, ten też nie, no bo tak to wymieniemy, słuchajcie, ważne skrzynki. Nie no, wydaje mi się, że do tego momentu jest git. Przynajmniej na razie, nic tutaj specjalnie nie ominąłem. Oj. A, miałem maskę, okej, fajnie, bo trochę zepsułem. Dobra, tu już ominąłem, więc trzeba spaść. No tak, przejście górą, ale pamiętajcie, że jak przejdę górą, to... O Jezu, znowu tu omijam tą skrzynkę. Jak przejdę górą, to niestety nie zbiorę skrzynek na dole, więc... Trzeba, jak są skrzynki na dole, no to trzeba myśleć o tym, że... Jednak te do zdobycia. Chociaż nie, tam jest, tu jest skrzyneczka, tutaj... A, i tu są... Okej, już ich nie zebrałem. Tu są zaległe skrzynki. Widzicie, tu są zaległe skrzynki. Przynajmniej to już wiemy. Dobra, okej. I to są trzy zaległe skrzynki, których potrzebowałem. Jest dobrze, słuchajcie, już teraz to zrobimy. Jak należy. No chyba, że zaraz gdzieś padnę, bo to też możliwe. Dobra, uważaj. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, bym nawet rzekł. Tak, teraz nie skaczemy na górę. Dobra, tylko nie zepsuj tego, dobrze. Mamy to, słuchajcie, wydaje mi się, że mamy to. Mamy to, dokładnie. Super, siema Nubias, witam serdecznie. Kolejny kryształ, moi drodzy, zdobyty. No, jaki miły tygrysek, zobaczcie. Dobra, bierzemy kryształ i spadamy stąd. Ważne, że jest kolejny procent. Znaczy tak, właściwie 2%.
Zaczynaliśmy od 37%, zaraz zobaczymy ile jest obecnie. I spróbuję, słuchajcie, zrobić czasówkę, chociaż to będzie chora sprawa. No dobra, ale pokażcie, pokażcie, pokażcie i... 37-42, czyli 5% gry zrobione. 5? No tak, może niektóre są mniej warte. No bo w sumie zdobyłem 3 klejnoty dzisiaj, prawda? Dobra, słuchajcie, crazy sprawa, spróbujmy. Spróbujmy, Krażek tam wylądował. Ale to będzie ciężkie, nie wiecie, to coś czuję, że to ta czasówka może... Muszę na przyspieszeniu wlecieć tak naprawdę cały czas. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ojej, ojej. W ogóle czasówki nie zacząłem, świetnie, 200 IQ. Aż za bardzo mi się spieszy, wiecie. No co? Dlaczego tego nie zebrałem? Co jest z tym głupim czasem? Jeszcze raz, no, stracę zaraz wszystkie życia, no ale cóż. No, zbieraj to jak należy. Okej. O Jezu, dobra, ej, to przyspieszenie jest straszne. Naprawdę. Jezu, to będzie straszne. Naprawdę, bo... Pewnie nie można cały czas na przyspieszeniu lecieć też. Nie, no za szybko lecę, słuchajcie, za szybko. Ejku, dobra, nie, to trzeba jakoś inaczej przekombinować. Dobra, na razie spróbujmy po prostu czasami przyspieszać, może to jest... Ojej, tu się nie da skręcać na przyspieszeniu, wiecie, to jest problem. Można przyspieszać, ale nie cały czas. Ajajaj, nie cały czas. Dobra, spokoj. No ale, jaki ten zegarek jest głupi? Nie wiem. Idź to z tym. Jeszcze raz. Dobra, skręcaj trochę. Ło! Dobra, mówiliście, że to można chyba rozwalać te skrzynki jakoś. Ojejku. Dobra, ominąłem jedną. Dobra. Co tu się dzieje? Jakoś aż mnie w nosie zaswędziało. Ja jestem ciekaw, słuchajcie, jaki tu jest czas po prostu potrzebny. Ojej. What happened? Jak w ogóle wylądowałem jakoś. Jejku, co ja robię? Słuchajcie, jakieś chore rzeczy się tutaj dzieją. Dobra, ja chcę ten poziom skończyć. Pff, naprawdę mogłem zginąć w taki sposób? Naprawdę? Żartujecie sobie chyba. Jezu, co tu się dzieje? Co za chory poziom? A to szkoda, bo chociażbym zobaczył, czy mam dobry w miarę czas. Teraz to wiecie... Początek całkiem. O, no teraz to... Ale czekajcie, o, mogę rzeczywiście rozwalać te skrzyneczki. Rzeczywiście, da się. Jezu, ale to jest chore, dobra. Ale to trzeba w taki sposób robić, wiecie? Trzeba, właśnie to jest najgorsze, że trzeba w taki sposób to robić, bo tutaj pewnie czas jest... O nie, czekajcie. Przepraszam was, czekajcie. Dobra, już jestem, słuchajcie. Akumulatorek padł niestety w aparacie, ale już jestem. Siema, Patyk. Ja to zrobiłem w 13 sekund. Co? Żartujesz. Ej, włączyłem, mam nadzieję, dźwięk. Oby. Mam taką nadzieję. Masakra, chora sprawa. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Aj, tu psuję. Dobra, już wiem, słuchajcie, dobra, dźwięk jest włączony, idealnie. Ale okej, powiem szczerze, że chcę spróbować, bo to jest ciekawe. Zrobienie tego jest w sumie, no tu jest dużo tych takich, wiecie, sekund dodatkowych, więc wszystko ma sens, tylko zaraz mi żyć się niestety braknie. Życie. Ile mam tych żyć? Pewnie niewiele. Ale próbujemy, słuchajcie, naprawdę, mam ochotę zrobić tą czasówkę dzisiaj przy was. Jakby no, mam taką cichą nadzieję, że się no udam. Ale poomijałem. Nie? Za dużo.
Znowu omijam wszystko jak leci. O, okej. Dobra, maska. Maska w sumie może się przydać. Ojej, ojejku, no i tu nie mogę przyspieszać. Nie lubisz pakować, mówisz? Ale takie bot auto rozumiem, czy takie też? Te bot auto to wiadomo, że ciężkie. To się nie miało, nie byłoby co dziwić. No teraz ładnie mi idzie rozwalanie. Teraz to jestem nawet z siebie naprawdę z siebie zadowolony. O jest, co tu się dzieje? Ej, naprawdę, no teraz to idzie przewybornie. Dobra, specjalnie zwolniłem. Oj, no i super, nie zepsułem, aż szło tak dobrze. A, na czasówce nie tracę żyć. A, dobra. Ej, ale naprawdę, to widzieliście, jak mi teraz dobrze szło? No, tylko, że doszedłem do poziomu, którego już tam dalej nie pamiętałem i dlatego szło średnio. W sumie pewnie lepiej nie uderzać też w te skrzynki, mimo że mogę je rozwalać, bo pewnie trasę tam jakoś minimalnie czas. I naprawdę robię się coraz lepszy, słuchajcie. Robię się w to. Ojejku, prawie spadłem. Aj, jedna ominięta. Teraz powoli. Dobra, teraz przyspieszamy. Aj, głupio. No i oj. Teraz to w ogóle wymijam, jakby. Robię to tak, jakby robię jak specjalnie. Tego to się nie spodziewałem. Ale zrobimy to prędzej czy później, ja to wiem, że to się uda. Choćbyśmy mieli do końca streama dzisiaj siedzieć w tym miejscu, to nam to się uda, słuchajcie. Mówię wam, ale początek już mam taki fajnie ogarnięty, co nie? No, teraz na przykład trochę tam ominąłem, oczywiście. Mogło być nie... Oj, znowu. Czasami niestety omijam te kluczowe miejsca. Ładnie. O, teraz zwalniamy. Ojejku, już bałem się, że stracę. A! Dobra. Ojej. Dobra, szybko. Szybko. Kurde. No, serio. Kurczę, to jest już blisko końca. Ale ja, wiecie, no ja liczę na złoto. No złoto, tylko tyle chcę. Tylko tyle, co do minimum potrzebne i nie więcej. Ale liczę, że się uda. Dobra, wskakuj. A jak ona w ogóle miała jego siostrę na imię? Już prawie zapomniałem. Jak jego siostra miała na imię? Weźcie przy... Ojej. Czasami to wygląda, jakbym specjalnie je omijał, co nie? Przyznajcie sami. Że czasami to po prostu tak wygląda. No, albo teraz tamtą, która mogła mi się jednak przydać. Dobra. Okej. Ej, to będzie koniec zaraz. Tam był koniec! Nie wierzę. Jak zdobędziesz 10 relików, to ci się odblokuje nowa ścieżka do żółtego i klejnotu. O. Dobrze wiedzieć. No nie wierzę, słuchajcie, miałem już ostatni kroczek, żeby przekonać się, jaki będę miał czas. Oczywiście nie byłby jakiś super mega. Też nie, w sumie mogę rozwalać te skrzynki, bo one jakoś chyba nie tracę za bardzo czasu na ich rozbiciu. Przynajmniej tak, taki wniosek mam z tego. Ło! To jak ja nie padłem, to ja nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem jak, ale cieszę się, że jednak. Okej, przyspieszaj! Tutaj, tutaj nie. No i dobra, to znowu, ej! No, a już się poddałem, że zepsułem, ojej. Dobra, no ciekaw jestem czasu. Ale mówiliście, że 13 sekund można mieć, a mam 28. Raczej słabo. Koko, dobra, Koko się nazywa. Dobra, chwila prawdy, moi drodzy. Co? Moi drodzy, are you kidding me? Ominąłem tyle i dostałem... Dostałem ten?
Jestem w małym szoku. Jakim cudem znalazłem, trafiłem na najlepszy. Mogę te wyniki jakoś porównać z innymi? Przecież to można było mieć znacznie lepszy czas. Dziwne rzeczy się dzieją, słuchajcie, dziwne rzeczy się dzieją. Jestem w małym szoku, bo to jest mój pierwszy w życiu taki relikt. W innych crashach dało się jakoś te czasy porównywać, a tutaj to nie wiem, czy jest taka możliwość w sumie. Czekajcie, zaraz zobaczymy. O, jest możliwość. Zobaczymy, jak innym poszło, no, ale przecież ten to można było mieć znacznie lepszy czas. A nie, Boże, ja myślałem, że ja mam dobry relikt ten, ale jestem głupi. To nie ten. Mi się pomyliło, że to jest najlepszy i mówię, coś jest nie tak. Mówię, coś tu jest nie tak. No i wyszła, a tu patrzcie, tu pewnie radar się czai. O, jest radar, cwaniak jeden, o i Milon. Proszę bardzo. Ej, ale pomyliło mi się, że to jest najlepszy, okej, już się cieszyłem. Dobra, idziemy robić jeszcze raz, musi być złoto. A już się ucieszyłem, czyli powinno być, słuchajcie, muszę mieć 27 sekund i będzie dobrze. Ale do zrobienia. A, dużo zachodu, żeby zabezpieczyć, no rozumiem. Dobra, Patryk, witam serdecznie. A się, kurde, podjarałem. Teraz będziecie mieć bekę ze mnie. Podjarał się słabym czasem. Ale coś mi się pomyliło, że to jest ten najładniejszy. Dobra, ale ja teraz to jestem wkurzony. Teraz ja tu będę nawalał, słuchajcie, czasy. Oho, już omijam oczywiście. Standardowo. Nie puszczam przyspieszenia, jazda. Nie, no tutaj trzeba puścić, choćby w tym momencie. Choćby na chwilę. A, i tutaj łatwo omijam. To miejsce muszę zapamiętać. O, a, i tutaj znowu. Super. A, i to jest ten zły moment. Okej. Czego tam będzie powiązane z Arkham? W sensie nie Knight, tylko Knight, inaczej pisane, ale nie, nie będzie powiązane. Dobra, słuchajcie, to jest wszystko do zrobienia. Nie, no ten poziom nie jest zły. Tak szczerze. On naprawdę nie jest zły. Myślę, że czasówki będą jeszcze znacznie gorsze. Ale ta jest w miarę okej. Dobra, no tylko, że tutaj chyba muszę troszeczkę czasu stracić. Teraz tak, tutaj, oj, tak ominąłem tą sekundę. Aż, oj, tutaj łatwo też stracić, dobra. O, dobra, jakoś wyminąłem. A tam też były sekundy do zebrania, to lepiej dołem, słuchajcie, przejść. Kurde, lepiej dołem. Ej, ale może... No, przestań czas, czemu ten czas jeszcze leci? Ej, tak, na górze są skrzynie, widziałem, słuchajcie, widziałem. Ale powiedzcie, może będzie złoto, czy nie? Nie, chyba czuję, że minimalnie za słabo. Jest poprawa, to jest już coś, że tak powiem. Ale chwila prawdy. Czyli rozumiem, że nie mam jeszcze tego. Chyba nie. Ile mi brakuje? Muszę to zobaczyć, czekajcie, muszę to zobaczyć. Kurce. Dobra, pokaż mi ten... No nie wierzę, 27,80. A ja miałem? Nie wierzę. 27,86. Zero... No nie, no słuchajcie, to są jaja. Dobra, okej, wkurzyłem się. Teraz to się wkurzyłem naprawdę. No żeby tyle brakło, no ludzie, no. Nie mam pytań. To jest tyle co nic dosłownie. Ale jednak. Coś takiego w takim momencie to boli, wiecie? A już ominięta. Ojej. Bardzo źle. Powiedzieć, że źle, to nic nie powiedzieć. Ło! No i znowu ominąłem tą sekundkę cen. No i ojej, dobra, okej, to już dobrze, że padłem. Procesory. A, no to też się nie dziwię, powiem ci, że procesory. Hmm.
Nie mogę, wiecie, tych takich najprostszych tracić sekundek. Bo jak ja już na początku tracę to co tak naprawdę najważniejsze, no to... No i już teraz na przykład ta cenna sekunda. No taka prawda, no tutaj każda sekunda jest na wagę złota. Szkoda, że tej maski nie zbieram, chociaż ja tutaj i tak jak padam, to tylko wiecie, to tylko raz, że tak powiem. Tu na górze nic nie ma. O, tutaj super, że udało się tą sekundę zdobyć. Ale o, tu, tutaj już na przykład nie zdobyłem. Szkoda. Szkoda, szkoda. No tutaj teraz to mi tak ładnie poszło, słuchajcie, na tym... No nie, to dołem były. O Jezu, dobra, dobrze, że padłem. Tam nie mogę się wybijać na górę, pamiętajcie, tam nie mogę na górę. Ajajajajajajaj, jeszcze raz. Wkurzające. Że zapomniałem po prostu, pomyliło mi się. Tamta to jakoś mi nie chce wejść za każdym razem. Jak na złość. Tutaj nawet maska, fajnie. Tam chyba nie ma co iść na górę, tak mi się przynajmniej kojarzy coś. Dobra, udało się. Dobra, ale tutaj to na... Nie, tutaj... Jezu, jak ja tam mam... Nie, dobra, zawsze zapominam, znowu chciałem na górę wskoczyć, chociaż i tak miałbym. Teraz powiem wam, że miałbym taki czas, że i tak dałbym radę mieć złoto, więc w sumie żałuję. No ale dobra, jak już robić to porządnie, co nie? To porządnie, nie na żarty. Jest jak łatwo zmarnowałem. Teraz jeszcze mnie nos swędzi. Uwielbiam ten moment, kiedy trzeba się skupić na grze, a nos swędzi. Ajajaj. Come on. Coś czuję, że będę żałował tej czasówki, ale ogólnie czasówki to muszę sobie zostawić na poza streamami, bo wiecie, jak ja bym chciał zrobić wszystko na streamach, ja myślę, byśmy się w stówę nie wyrobili ostatecznie. Że 100 streamów to byłoby wciąż... Ojej, znowu wyminąłem. To wciąż byłoby troszkę za mało. Tutaj niepotrzebnie zmarnowałem czas, no i dobrze, że zginąłem. Bardzo dobrze. Siema High Five, witam serdecznie. Masakra, jakim cudem nie wszedłem w to. Miau. Taki słodki ten tygrysek, co nie? Tygrysek jest mega słodki. Dobra. Pięknie. No po prostu pięknie. No to idzie zrobić bez straty. Czego dokładnie... A tam na górze też są skrzynki, kurde, to ja tu... Dobra, czyli na tą górę... Oj, już ominąłem. Na tą górę trzeba wejść, na kolejną nie można wejść. Zapamiętać, zanotować. Czyli teraz... O, tutaj są 3 sekundy. O, tylko szkoda, że ominąłem kolejne cenne. Ale dobra, mamy, słuchajcie, mamy złoto. Ale tutaj naprawdę idzie zrobić dobry czas. Mamy złoto, no ja tu platyny nie będę robił. Chociaż tu idzie zrobić, naprawdę. Tu można naprawdę, słuchajcie, zrobić ładnie. Siema, Oskar, witam. Najważniejsze, że mamy kolejny relikt, który... daje nam możliwość posiadania platyny. Ostatecznie. Dobra, fajnie. Dobra. Jak tam procenty? Zobaczymy zaraz. Koko, uciekaj, Crash niech się pojawi. Moi drodzy, procentowo wygląda sprawa tak, że mamy... 43? To dalej jest tyle, co było. Czekajcie, przed czwartym mówiliście, że chyba... Chyba 13? Jezu, już nie pamiętam. Chyba 13, co? 13 to będzie tutaj, w tej Chińskiej Republice. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, bo tutaj jest kolorowy klejnot do zdobycia. A zwykły zdobyłem, co ciekawe. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, jak go zdobyć, ale zaraz się dowiemy. Fajnie byłoby mieć jakiś jednak kolorowy. Ojejku, to będzie to skakanie. Czyli wiecie, ja tu zdobyłem kryształ, czyli... Mm.
Czyli zebrałem wszystkie skrzyneczki. Ale gdzie jest kolorowym? Dobre pytanie. Piszecie, że 12? No niby w tym jest, a nie w tamtym. Latające dywany. Tylko muszę wiedzieć, gdzie go szukać. Chomik będzie mnie gonił? A czekajcie, mogę tutaj... Jeszcze zapomniałem, że mogę bazukę. O, czemu go nie trafiłem? Lol. Masakra. No, co jest, no? Ło. Boże, co ja tu zepsułbym prawie. Dobra, a ja mogę tych ściągnąć? Nie wiem, czy tutaj... O, jednego załatwiłem. Dawaj drugiego. O, i po tobie. Świetnie. Dead Road? Aha, okej. Czyli nie mogę zginąć, powiadacie. Ale z bazuką to myślę, że od razu będzie, wiecie, wszystko prostsze. Dobra, tego trzeba rozwalić. Tak jest. Pięknie. Oj. Już bałem się, że spadnę. Okej. Tutaj wszystko logiczne. Dobra, bazuka. Bazuken. Okej, ładnie. I proszę bardzo, i jestem, i świetnie, i fajnie. Jeszcze crasha mielisz? No jak? To jest, słuchajcie, wyzwanie na rok minimum. Wiecie, gdybym chciał tak szybko to robić, to bym mój umysł prawdopodobnie wysiadł. To czy ja muszę robić bonus, tak właściwie? Nie wiem, wejdę dla pewności. Ale być może nie. Dlatego jak była epicka muzyczka, no było tak. Nie wiem, słuchajcie, że trzeba, ale zrobię. Co tam, dla rozgrzewki, dla frajdy. Tak, dla frajdy na pewno. Fajna frajda pewnie. Dobra, no. Pięknie, tak się rozwala skrzyneczki. Ojeju. Dobra, nie no, to jest... No, czemu? No. Podkładki pod mysz, mówisz? Spoko. Czekajcie. O. Można? Jak można, to czemu nie? Ojejku, teraz ona się zapadnie Nie? Raz, dwa. Kurde. O Jezu, ale to zepsułem. Ale dałem radę. Dobra, wszystkie. No to jest dobrze. Pewnie nie musiałem, ale czemu nie? Ja się męczę z Donkey Kong Tropical Freeze. O, też grałem. No nie robiłem tam co prawda na 100%, ale było ciekawie. I tak, gierka ciekawa moim zdaniem, jak najbardziej. Czyli słuchajcie, raz zginę i zepsuję wszystko, więc lepiej... O Jezu, bałem się, że nie dam rady dobrze skoczyć. Więc lepiej nie zginąć. Krótko mówiąc, lepiej nie ginąć. O, czekajcie, patrzcie, tutaj te cwaniaczki rzucają. Kurde. Jakoś tu muszę strzelać. Tak? Może z tej pozycji będzie lepiej, wiecie, żeby mnie czasami nie trafili. Dobra, jeden załatwiony i drugi chyba też. Nie! O ty kurcze. O ty cwaniaku. Dobra, już cię nie ma. No. I mamy, słuchajcie, ścieżkę śmierci, okej. Czyli rozumiem, że jak już raz tu wszedłem, to już jest porobione. Znaczy no, porobione, muszę to jeszcze przejść, hehehe. A wiecie, że ścieżki śmierci potrafią być różne. Niestety. Wolę się przygotować na najgorsze. Dobra, fajnie, że zamknąłem, tylko że... O kurde, a mogę strzelać? A no tak, średnio mogę. Okej, Plesiak, dziękuję bardzo za suba. O,
Okej, okay, idzie dobrze. O, 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 małpiszon. A tutaj wszystkiego po trochu. Dobra, jeden z głowy. Jin, znaczy Jin, to nie był Jin. I drugi z głowy, super. Oryginalny crash na PS1 na skrzynie z owocami skakał się 10 razy na 5, ogólnie trudniej była. W pierwszej części można było zapisać dopiero jak się przeszło bonus. Aha, obejrzał chociaż pół godziny, ile została reszta po streamie na drobie. No i prawidłowo, prawidłowo, Rader. To dobrze, dobrze. Mogę coś zestrzelić? O, super, jak mogę, to zestrzelę od razu. Super, trzeba sobie ułatwiać życie, prawda? Też jestem tego zdania, że trzeba. A nie, zaraz tutaj jest to. Kurde. No. Okej. No wyłaź, wyłaź, cwaniaku, wyłaź, no, dziękuję. Nie no, bazuka zdecydowanie, słuchajcie, ułatwia życie. No i mamy, słuchajcie. Moi a jeszcze, nie, no już nie muszę przechodzić. Super, pierwszy kolejowy klejnot, aż trzeba dać muzyczkę. No już Rader były małe komplikacje. No ale już coś zdobyłem, więc katastrofy nie ma. Czekajcie, a tu coś mamy? Tutaj też jest kolorowy klejnot. A może tutaj, a tutaj nie mam ani zwykłego, ani czerwonego. Ej, no zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie, wiecie? To nie jest głupi pomysł. Żeby obczaić co i jak. O Jezu, to jest wodny poziom. Ojo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 j
Jak widać, się pomyliłem. Aha, fajnie, że straciłem moją potężną maszynę, bo źle strzeliłem. Cudownie. A może nie będzie potrzebna? A, przejdź tutaj. No nie, i widzicie, dobra, i muszę już poziom od nowa zrobić, bo tego nie rozwalę. Następny stream kiedy? Aha, do końca. No ja właśnie mówiłem, że może w tym tygodniu. No zobaczymy. A jak nie, to może w kolejnym. Może w kolejnym dopiero. Ale dużo ladder nie zrobiłem. Parę misji w trzecim poziomie i dwa relikty już mam zrobione. Więc to jest ten plusik. Może w tych poprzednich poziomach trzeba je robić na raty? Może. Nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Tu jest w ogóle... Nie ma jakoś bardzo dużo skrzynek, więc to jest do zrobienia, krótko mówiąc. To jest do zrobienia. O, i teraz się muszę... O, i teraz lepiej strzeliłem i nic nie straciłem. Niepotrzebnie. Fajnie, że te rybki mogę od razu niszczyć. Dobra, ale teraz full focus. Pewnie nas coś złego spotka. No tak to wygląda. Dobra, to już wiemy. Ostatnio też mieliśmy taką przeszkodę. Nie wiem, czy tutaj nie można zginąć, czy jak. Tak właściwie, nie wiem jeszcze tego. Dobra, rekinek rozwalony. Jest i checkpoint. Nawet wiecie, zrobić ten poziom nawet tak, żeby po prostu... to mnie zabija? Aha, to mnie zabija. Okej, nie byłem do końca przekonany, czy to coś robi. No i już wiem, że owszem, robi. Aha, no to też było dobre z mojej strony. Pięknie, już nie mam masek. No nie ma co, perfekcyjnie mi to poszło. Perfekcyjnie. Przejdź 9 poziom, ten egipski, teraz masz fioletowy klejnot. A, no w sumie tak. Co racja, to racja. Ale jak już jesteśmy na tym, to wiecie... Zobaczmy chociaż, jak tu idzie. Choćby po to, żeby zdobyć wszystkie skrzynki, nawet jak będę ginął. Uff. Szczęśliwie to wyminąłem. Jakieś miejsce temu tylko po to, żeby zrobić platynowe relikty w czasówkach, bo miałem złote i platynowe, to mam teraz z tego krysza jeden platynowy. Aha, no proszę. Ty, no to ładnie, słuchaj, ładnie. No i super, no i właśnie ginę. Dobra, i tak sobie zrobię ten poziom, żeby się po prostu, wiecie, rozejrzeć, jak on wygląda. No i po prostu, żeby zrobić wszystkie skrzyneczki. Bo nie wiem, za co jest drugi klejnot. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale się dowiem.
Ojej. Kurczę, no i... A, to głupio ginę. Głupio ginę, strasznie głupio ginę. Jakoś muszę... No, no i znowu mnie wciągnęło, okej. Okay. Muszę to jakoś bardziej wymijać. Ale już widzę, że wodne poziomy to nigdy nie były moje ulubione poziomy. W ogóle zawsze jak widzę taki poziom, słuchajcie, pływania pod wodą, to wiecie, z jaką grą go kojarzę? Nie wiem, czy graliście, ale mi się od razu kojarzy z Ace Ventura Psi Detektyw. Tak? To było, tak się nazywała ta gra wtedy. Tak jak film zresztą chyba. Graliście czy nie? Pochwalcie się. Czy coś jest? I nie wiem, czy tam powinienem iść dalej, czy tutaj? Kurde, nie wiem. Nie no, tam coś może być. A może jednak najpierw na dół powinienem lecieć? Nie wiem. A nie, bo ja tego nie zrobię na razie, czy muszę iść tam, okej. Okej, okej, okej. Okej, tam jest wyjście, dobra, już przez chwilę nie wiedziałem, czy tu jest wyjście, ale nie no, jest, jest. Aha, super. Szybko! No! Checkpoint! Przed checkpointem, masakra! No nie. Nie, dobra, dobra, nie, chyba sobie odpuszczę dzisiaj ten poziom, już mnie wkurza. A nie, tu myślałem, że coś jest. Już mnie wkurza ten poziom, wiecie? O! To trzeba szybko przechodzić po prostu, nie ma co się zastanawiać. Naprawdę. Czekamy, czekamy, dobra. Dobra, dołem to zrobię. Zrobię to sprytnie tym razem. No. Ojejku. Dobra, i teraz tak. Nie pominąć niczego kluczowego. No, ale rozwal tą skrzynkę jeszcze. Dobra, dobra. Jak tam w ogóle skrzyneczki? Mam nadzieję, że tutaj nie stracę tej mojej dobrej maszynki, bo ona się naprawdę przydaje. Oj, przydaje się w takich miejscach. Dobra, dobra, dobra. Więcej dobrego. Czekajcie, tym też mogę jakoś przyspieszać, czy nie? Chyba też, ale... Ojej, 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 ale się za bardzo nie cofam teraz. Dobra, mam pomysł, żeby ten... Znaczy, ten nitro to i tak powinienem móc jakoś rozwalić. Tylko nie daj się tam. Masakra, nie tak! A i straciłem maszynę, no i super. Chyba właśnie zepsułem sobie ten poziom. Nie, powiem szczerze, że zaraz go wycofam. Nie, nie będę go dzisiaj robił chyba. Wkurza mnie. Wkurza mnie ten poziom. A i teraz rzeczywiście, zobaczcie, musimy się cofnąć specjalnie. O jacie, kto to wymyślił? Kto to wymyślił? Co? No serio? Nie, dobra, mam to gdzieś. Mam to gdzieś, zabierzcie mnie z tego poziomu. Dobra, już wiem, na czym ten poziom polega, ale wkurza mnie. Nie lubię wodnych poziomów. Nie, różowej pantery nie będę przechodził. Słuchajcie, kiedyś grałem, kiedyś przeszedłem, ale to dawno, dawno temu. Jeszcze jak nie nagrywałem na YouTubie i nie chcę się wkurzać. Ojejku. Krasno, to bym, ja bym może być od 3 października do 12. A, no widzisz. A to na październik, to jeszcze nie wiem, czy tak sobie zaplanuję, ale zobaczymy. Czwóreczka, tak? Tak. Chyba tak. Dobra, idziemy do 4. poziomu. Jeszcze dzisiaj coś zrobimy, spokojnie. Czy ja... A, bo to jest ta... Ojejku. Okej. Ojejku, lubię te poziomy. No bardzo, bardzo lubię. Tutaj za mną nie leci, okej. Masakra. Czekaj, uo! Okej, uo! Tu jakiś pterodaktylem.
Czy on nie rozwala skrzynek też? W sumie? W sumie pewnie tak, on rozwala skrzynki, więc w sumie teoretycznie nawet nie powinienem się nimi zajmować. Tak mi się wydaje. Przyszły tydzień kładzie, znaczy no może, ale wiesz tak dokładnie, żeby sprecyzować. Może być ciężka. O, tutaj taka część poziomu. TNT. TNT. Dobra, tutaj wszystko ładnie porozwalane. Źle poszedłem? Co wy gadacie? Jak źle? Gdzie miałem iść? Nie wiem. Jakie straszne. A, bo tu bez fioletowego i tak nie zrobię. Okej, czyli tego poziomu i tak nie zrobimy. Znaczy nie, nie bez fioletowego, jakiś chyba inny kolor. Przecież fioletowy to już mam niby. To czekajcie, pójdziemy tam, gdzie był ten fioletowy potrzebny. Czyli mówicie, że to dziewiątka była? A no tak, bo to był... Dziewiątka? Czy nie dziewiątka? Chyba. Zobaczymy, zobaczymy. Tak, to był ten, co robiliśmy. Okej. Dobra, już pamiętam, już pamiętam. A mogę tak rozwalić wszystkie naraz? No, wszystkich to może nie, ale to i tak jest fajne. Bazuka to fajna rzecz. O, ale się odbiłem od niego. Jezu, już bałem się, że mnie użre i będzie koniec. Ale na szczęście nie. Kulturalnie, ładnie i w ogóle super. Teraz to już przynajmniej wiem, po których muszę chodzić. Nie będzie faili. Czy nie, no bonusika muszę iść. No tak, 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 tak. To ja prawdopodobnie mi wyplatynę w Sleeping Dogs. Ogólnie bardzo polecam tę grę. A nigdy nie grałem, szczerze mówiąc. Czy kojarzę coś tam, ale grać nie grałem. Zobaczcie, jak ładnie idzie. Wręcz perfekcyjnie. A, tam i tak nie muszę skakać, bo teraz dzięki temu podwójnemu skokowi mogę to zrobić na luzie. No tak, tak to musiałbym się, wiecie, wysilać. A tak to, o, i mamy wszystko. O, życie nie wziąłem, dobra. Dwa kryształy do zdobycia, tylko ciekawe, czy zdobędę dwa. Za pierwszym razem, wiecie, to może być trudne do zrobienia. Ale zobaczymy, zobaczymy. A już się uda. Się przekonamy. Dobra, tylko nie spadnij, proszę cię, nie spadnij, bo to tak głupie śmierci to są u mnie, ale co za dużo to... No! Ale tutaj była... Tu nie była ścieżka śmierci, prawda? Nie, tu ścieżki śmierci nie było, no nie wierzę, jak ja to głupie straciłem. Przecież trzeba było od razu dać bazukę i strzelać do... To było głupie, ale dobra, wydaje mi się... Wydaje mi się, że źle nie będzie. Jakoś się udało. Muszę patrzeć na sufity, wiecie, bo tu czasami coś potrafi być, jakaś ukryta skrzyneczka. No, lepiej nie przeoczyć. A, no i teraz rzeczywiście, dobra, tu sobie tylko odblokuję. No bo mogę iść tam, no to... Czyli teraz fioletowa droga jest już, słuchajcie, odblokowana, tylko proszę, nie zginąć głupio. A, o, i nawet dostałem, słuchajcie, osiągnięcie. Nice. O Jezu, ja nie wiem, jak ja to omijam w ogóle, nie mam żadnego pojęcia. Aha, czy tutaj... Ło, myślałem, że to się schowa. Nie, no. Dobra, już muszę tam po prostu zbiec na pełnej prędkości. I dobra, dawaj teraz już. No naprawdę? Ja nie wiem, dlaczego to się tak długo chowało. Dobra, jakoś się udało. Wow. Okitoki, okitoki. Niebezpieczna sytuacja. O.
O nie, tylko nie małpa. Tylko nie małpa, nie małpa, nie małpa. Nie, co ja robię, co ja odwalam? No, małpa nawet tutaj mi to sięgnie? No, chyba sobie jaja robicie. Co tu się dzieje? Co ja odwaliłem? Co ja odwaliłem? Nie wiem. Masakra. Dobra, ale już mi się nie podoba, słuchajcie, ten poziom. Już mi się nie podoba. Szczerze mówiąc. Masakra, to nie takie proste, jak się wydaje. Ale nie spodziewałem się, że ta małpa może mnie... I nie wiem do końca, jakoś tak nie umiem dobrze wymierzyć czasu kolcem. Klucz w Crashu 1? No coś ty. Oczywiście, że nie. Nie no, ogólnie od ostatniego streama, czyli ponad miesiąc, nie grałem. W ogóle nie włączałem, teraz się bardziej na Batmanie skupiam, jeżeli chodzi o takie, wiecie, platynowanie. Znaczy platynowanie, tam nie platynuje, no. Tu się przejmowałem, a to jest takie łatwe, dobra. No, nie no, nie umiem, słuchajcie, Jezus, to jest straszne. No, jak mnie wkurza ta małpa. Jaka małpa! Nie no, nie wierzę, ona ma jakiś mega zasięg, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem skąd ona ma taki zasięg, ale to jest masakra jakaś. Nie wiem, nie pytajcie się mnie. Ja nie wiem. Masakra, nie spodziewałbym się, że jakaś małpa będzie problemem. A jednak. Niedobrze, niedobrze. Dobra, jeszcze raz. No teraz już mogę lecieć w sumie, no. Dobra, te dwa zamierzam. O, szybko! Ale to bolało. Widzieliście ten kryształ? Ale to bolało. O, nieśmiertelność. GG. To jest mój sposób na życie. Masakra. No małpy powinienem do tego czasu dobiec, ale nie uda się raczej. A może? No szybko. No czekaj, aż się otworzy, no. A, bo ja to tym guzikiem aktywuję, a to samo dobra. Okej, jeszcze raz, słuchajcie, robimy tą akcję. Chore akcje się tutaj dzieją. Ale jak to ma działać, to czemu nie? Nie omijaj niczego, nie omijaj. Szybko, szybko, no czasu nie ma. Czasu nie ma na zabawy. Szybciej, 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 szybciej olać małpę. No. Serio? Szybko, mamy to, wow. I can't believe it. Ale przecież ja tu chyba muszę jakoś się cofnąć, chyba żeby resztę skrzynek zdobyć, czy nie. Nie wiem. Jeszcze muszę z tym, słuchajcie, dociągnąć do końca. To nie takie proste, jak się wydaje. Tak, tu się cofam. Okej. Boję się, że zaraz coś mnie... zabiję. Dobra, teraz to już chyba nie zrzuci nic na mnie. Spokojnie, żebym nie spadł. Och kurde, no właśnie tego się bałem. Czekajcie, tam jest skrzynki są w ogóle na górze. Ale nie mogę tutaj wyciągnąć tego. Kurde, ale głupie. Masakra. Ej, czy ja muszę bardziej się cofać? No nie mogę. No co jest, no. Dobra, mamy jedną. Właśnie nie wiem, czy muszę się bardziej cofać, czy nie. Wiecie, nie ma sensu też się za bardzo cofać, żeby nie było problemów, ale... Dobra, ryzyk fizyk. Nie, trzeba było. O Jezu, dobra. Checkpoint, dziękuję, gro. Okej, okay, więcej skrzynek. Dobra, uwaga. Ło! To było głupie. No, ale dałem się głupio uderzyć. No i teraz nie wiem, czy dobrze, że jeszcze bardziej się wracam.
Serio? Dobra, ile mam tych skrzynek? Nie no, muszę bardziej się wrócić, tylko że nie mam maski, cudownie. Krótko mówiąc, lipa. No! Nie, mam dość dzisiaj już Crasha, powiem wam, dawno nie grałem, ale już po tych poziomach mam trochę dość. One nie są jakieś mega trudne, powiem szczerze. Ale mój umysł już nie pracuje. Popełniam takie głupie błędy, że głowa mała. No jak to mnie w ogóle trafia? Tak to wcześniej nie mogę. Jak idę w pierwszą stronę, to w ogóle nie może mnie trafić. A teraz jak idę w tą, to... Dobra, mam pomysł. Ominę to chwilowo. Dobra. Dobra, tu był jeszcze checkpoint, okej. No i właśnie w ten sposób skończyliśmy, słuchajcie, chyba niestety. O, dostałem dodatkowe życie na farcie. Nie wiem, czy ja jeszcze muszę się cofać, Boże, nie wiem, no. No, jednak musiałem się cofać, masakra, dobrze się cofnąłem, ale... Tak, to tutaj, okej. A jeszcze, a nie, dobra. Dwie skrzynki, jak się okaże, że gdzieś ominąłem, to się wścieknę. Tylko, że ja jeszcze muszę, słuchajcie, dożyć oczywiście. Oj! Nie, nie! Ja tu zginę śmiercią, marną. Starczy bokami skakać. A, bo ja wchodzę w te... Okej. Ja zapomniałem, że to przecież aktywują te światełka. O Jezu, zapomniałem, jak działają te strzałki. No właśnie, jak od tyłu szedłem, to jakoś w ogóle... Ojejku, ten się odnowił. Kto mi zaraz na łeb spadnie. Uff, żyję. Mam wszystkie. Niesamowite. Jezu, jak ja zginę, słuchajcie, zaraz tutaj zobaczycie. A mogę dostać dwa kryształy na raz. Przecież ja tutaj zaraz, ja wiem, że ja tu zaraz coś zepsuję. Aż się prosi o to, żeby zepsuć. Nie no, nie wierzę, zrobiłem to. Słuchajcie, może nie za pierwszym razem, ale dwa kryształy od razu wleciały. No i to jest progres, na który czekaliśmy. Zniszczator 1995. Ciekawe. 3 złote. Na grupie na Facebooku pojawiła się nowa aktywność. Zgadywanie fuzji po cieniu. Zapraszam do udziału, śmiech. A ciekawe, ciekawe, muszę zobaczyć. Dziękuję, Zniszczator, za wsparcie. A my sobie zobaczymy, słuchajcie. Procent 46, czyli zrobiłem 9% dzisiaj gry. Całkiem. Całkiem. Nie ma katastrofy, no tego jest dużo, słuchajcie, dużo, dużo wszystkiego do zrobienia, ale będziemy działać. Moi drodzy, na dziś to będzie tyle. Jeszcze coś postaram się dzisiaj nagrać, żeby coś tam, jakieś filmy wleciały na kanał, żeby ogólnie trochę się działo, bo w piątek, wiecie, teraz w ogóle mówię, jesień, to gier, a gier u mnie. Natomiast już w piątek premiera właśnie FIFA, więc na kanale z FIFA znowu zacznie się coś dziać, więc jak coś to śledźcie, sprawdzajcie. Natomiast moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeżeli się ten stream podobał, to zostawcie lajka, kolejny być może właśnie w przyszłym tygodniu. Ale to tyle, tak więc ja życzę wam wszystkim miłego wieczoru, miłego tego poniedziałku jeszcze, końcówki. No i